23 kwietnia o godzinie 23:20 na Warszawskiej został zatrzymany do kontroli drogowej pojazd marki Opel Astra. Od kierowcy czuć było silną woń alkoholu. Policjanci przebadali na zawartość alkoholu 54-letniego mieszkańca Piotrkowa. Mężczyźnie alkotest wykazał 2,8 promila. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Kolejny pijany kierowca został zatrzymany w miejscowości Kolonia Łaznów o godzinie 23. 38-letni rowerzysta miał w organizmie 2,4 promila. 23 kwietnia o godzinie 14 w Komorowie policjanci ujawnili u 56-letniego mieszkańca powiatu tomaszowskiego kradzież prądu. Podejrzewany wykonał przyłącze z pominięciem licznika, powodując straty w wysokości nie mniejszej niż 250 zł. Za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Na polach uprawnych w okolicy miejscowości Bartoszówka znaleziony został pocisk moździerzowy pochodzący najprawdopodobniej z okresu II wojny światowej. Znalezisko było silnie skorodowane i mogło stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. 25 kwietnia w Komendzie Powiatowej Policji została zorganizowana odprawa służbowa z podmiotami współpracującymi. W odprawie uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Celnego, Nadleśnictw Spała Smardzewice, Straż Miejska, Straż Rybacka, Straż Ochrony Kolei, Państwowa Straż Łowiecka, Wodno-Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim z komendantem inspektorem Gabrielem Olejnikiem na czele. W czasie spotkania omówiona została praca z wyżej wymienionymi służbami. 27 kwietnia o godzinie 7:45 policjanci zostali powiadomieni, iż w miejscowości Ewcin 48-letni mężczyzna podczas wykonywania prac remontowych w budynku gospodarczym znalazł skorodowany granat. Policjanci o znalezisku powiadomili patrol minersko-saperski, który zabrał pozostałości wojenne do zniszczenia. 27 kwietnia o godzinie 16 policjanci udali się na ulicę Murarską, gdzie pracodawca zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. 41-letni pracownik przyjechał do firmy samochodem służbowym marki Ford Transit. Kiedy mężczyzna wysiadał z auta, zgłaszający zaczął przypuszczać, że jest on w stanie nietrzeźwości. Zadzwonił po policję. Przypuszczenia okazały się słuszne. Mężczyźnie alkotest wykazał 2,6 promila. Ponadto, jak ustalili policjanci, pijany kierowca nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Utracił je dzień wcześniej. Wtedy kierował pojazdem, mając w organizmie 2,8 promila. 28 kwietnia o godzinie 19:40 na skrzyżowaniu Paszkowskiego i Szerokiej doszło do zdarzenia drogowego. Jak wynikało z informacji, kierujący Seatem Toledo uderzył w płot. 32-letni kierowca oświadczył, że nie wyrobił na zakręcie. Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Podejrzany został przebadany na zawartość alkoholu z wynikiem 2,5 promila. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Dzielnicowi pełniący służbę na terenie Tomaszowa Mazowieckiego od dyżurnego policji otrzymali informację o człowieku, który chce skoczyć z dachu w bloku przy ulicy Biernackiego. Była godzina 2:30 już 28 kwietnia 2013 roku. Funkcjonariusze w niespełna 2 minuty dojechali na miejsce. Kiedy dobiegli na 4. piętro, potwierdzili, iż właz prowadzący na dach jest otwarty. Szybko zlokalizowali siedzącego na krawędzi mężczyznę, którego zachowanie wskazywało na to, że chce skoczyć. Na szczęście mundurowi dotarli w samą porę. Nie było jeszcze za późno. Policjanci odciągnęli desperata od krawędzi dachu. 47-latek dla własnego bezpieczeństwa został obezwładniony, a następnie za pomocą strażaków przekazany w ręce lekarzy. 24 kwietnia w jednym z tomaszowskich marketów doszło do kradzieży pozostawionej w okolicy kas sklepowych torebki. 33-letnia pokrzywdzona poinformowała obsługę sklepu. Po przejrzeniu monitoringu stwierdzono, iż kradzieży dokonał stały klient. Sklepowy złodziej po kilku dniach znów zjawił się w miejscu kradzieży. Został rozpoznany, powiadomiono policję. 68-letni mężczyzna oświadczył, że w torbie była książka o zmarłym tragicznie generale Buku i dlatego postanowił ukraść torebkę. Pozostałe rzeczy wyrzucił, pozostawiając jedynie książkę, która została odzyskana i przekazana prawowitej właścicielce. Podejrzewanemu za kradzież grozi do 5 lat pozbawienia wolności.